Szef sztabu Sił Zbrojnych Francji poinformował, że Paryż chce zmniejszyć zaangażowanie wojskowe w Afryce. Wątpliwości budzi jednak aktywność Rosji, Chin oraz Turcji, które mogłyby zająć miejsce Francuzów. Francja walczy z dżihadystami w Afryce od 7 lat, głównie na terenie państw Sahelu. Francuzi wraz z Unią Europejską szkolą malijskich żołnierzy. Jednak jak się okazuje, u Malijczyków nie udało się rozwinąć prawdziwej gotowości bojowej. W 2018 roku szef sztabu Sił Zbrojnych Francji powiedział, że nie sądzi, by problemy w Mali udało się rozwiązać w czasie krótszym niż 10-15 lat. Mimo to ten sam szef sztabu poinformował, że chce stopniowo powierzać większą rolę państwom regionu w zapewnieniu bezpieczeństwa na tym terytorium. Francja coraz poważniej zastanawia się nad tym, jak wyprowadzić z Afryki 5100 swoich wojskowych. Szef sztabu podkreślił, że ostateczna decyzja należy do prezydenta Francji. Jednocześnie tłumaczył, że Francja musi działać inteligentnie. Nie da się wykluczyć, że opuszczone przez Francuzów miejsce może zająć Rosja albo Chiny. Niepokojąca jest też aktywność Turcji. Decyzja o pozostaniu Francji w Afryce zależy też od Joe Bidena i tego, jakie będzie zaangażowanie wojsk amerykańskich w Afryce w trakcie jego kadencji. Niewykluczone są też negocjacje z dżihadystami. Francja się temu sprzeciwia, a Mali jest chętne do tego typu rozmów.